Właśnie stoję nad portem Czerniakowskim, a dokładnie tam widzimy pierwszy przyczółek nowego mostu, który będzie nad tą wodą. Jak ta inwestycja wygląda, bo ma się zakończyć za około rok? O tym wszystkim w dzisiejszym materiale z października 2024. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, cześć, Avizonosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji, tutaj prosto z portu Czerniakowskiego, ale również sobie przejdziemy do tej części MPWiK, jeżeli chodzi o chude Wojtki. To będzie w drugiej części tego materiału, bo najpierw zerknijmy sobie, jak nam powstaje nowa konstrukcja, jeżeli chodzi o most przez port Czerniakowski, bo to nie jest kładka, to jest most, to jest konstrukcja, która jest realizowana w taki sposób, aby wszystkie pojazdy przemieszczające się po samym porcie mogły przez niego przejechać, dzięki czemu ruch wahadłowy i ruch jednokierunkowy w niektórych ulicach po prostu będzie upłynniony. Dojazd do samego cepla Czerniakowskiego w ten sposób będzie zrealizowany w lepszy sposób, a w ramach osobnej, odrębnej inwestycji realizowanej przez Zarząd Dróg Miejskich powstanie specjalny wjazd w ulicę Czerniakowską, dzięki czemu będzie ta cała infrastruktura połączona. Pomijając to, znaczenie tego mostu oczywiście ma też część pieszo-rowerowa. Na samym moście nie będą mogły się przemieszczać samochody wszystkie, tylko łącznie te, które jeżdżą po porcie, no i oczywiście piesi i rowerzyści, dzięki czemu będzie połączenie samego mostu Łazienkowskiego z trasą, która ciągnie się rowerową wzdłuż nowych wiaduktów na trasie Łazienkowskiej na Agrykoli. Same połączenie będzie dosyć ciężkie, jeżeli chodzi o kategorie wygodnych, bo trzeba będzie się przedostać, zjechać z nowego mostu, następnie przejechać nową konstrukcją przez port Czerniakowski, po czym poczekać na światłach przez Czerniakowską, później pojechać ulicą Łazienkowską, później zawrócić, skręcić w prawo i dojechać do pochylni, która się będzie znajdować przy wiaduktach trasy Łazienkowskiej, bądź pojechać na okrągłą trasą, która nie jest ciągiem pieszo-rowerowym ani drogą rowerową i wtedy trochę szybciej się przejedzie. W skrócie przydałoby się bezpośrednie połączenie górą nad samą ulicą Czerniakowską, ale taka część nie jest realizowana. Szkoda, bo byłoby to wygodnie, tak samo jak to ma miejsce po drugiej stronie samego mostu Łazienkowskiego. Tymczasem, jeżeli chodzi o sam most tutaj, który jest realizowany, to wygląda on tak, jak mniej więcej powiedziałem. Jest realizowany w dokładnie tej samej lokalizacji, co stary drewniany most, który został wyburzony już jakieś ładne, no ponad dekadę temu, więc on w tym miejscu już zniknął. Natomiast nowa konstrukcja będzie o wiele mocniejsza, nie będzie drewniana, będzie zrealizowana wedle takich nowych standardów, aby po prostu wszystkie pojazdy mogły z niego na spokojnie korzystać i jak widzicie właśnie w tym miejscu dokładnie się prezentuje. Na razie mamy realizację prac głównie, jeżeli chodzi o dwa przyczółki. Jak widzicie, tutaj powstają fundamenty, jeżeli chodzi o nie. Aktualnie tutaj są realizowane właśnie takie pale ze zbrojeniem, które będą podtrzymywać później właśnie całą konstrukcję. Cały most nie będzie mieć żadnych podpór w samym korycie wody, czyli jeżeli chodzi o port Czerniakowski. Oczywiście chodzi o to, żeby cały czas te statki mogły na spokojnie przepływać, jeżeli chodzi o tą część, dlatego też również będzie to po prostu most zamontowany tylko i wyłącznie na obydwu przyczółkach, więc całkiem ciekawie będzie wyglądać, jeżeli chodzi o perspektywę z daleka. Aktualnie ta przestrzeń jest trochę nieużytkowa, jeżeli chodzi o zwykłych pieszych, nie korzystających ze samego portu. Po przebudowie również się tutaj zmieni układ drogowy, bo będzie po prostu ten nowy most połączony z ulicą Czerniakowską i tu aktualnie, jak lecimy, powstanie nowa asfaltowa droga bez pobocza i bez chodnika, bo po prostu ruch tutaj będzie prowadzony dla pieszych rowerzystów po samej jezdni, natomiast ta przestrzeń będzie to trochę bardziej żywa. Przynajmniej taki jest plan, żeby ten port Czerniakowski po prostu w tym miejscu trochę nabrał nowego znaczenia. Aktualnie tutaj też prace możemy zobaczyć, jeżeli chodzi o nową infrastrukturę drogową, jak również oczywiście wszystkie przyłącza energetyczne, które są realizowane, jeżeli chodzi o część podziemną. Jak widzicie, tutaj właśnie są realizowane prace, jeżeli chodzi o część podziemną, więc tutaj również są realizowane prace. Sama inwestycja powstaje już w tym momencie, jak jeszcze jak widzicie na ujęciach, i ma się zakończyć mniej więcej w czerwcu 2025 roku, czytaj na przełomie wiosny i lata 2026, czyli na wakacje nowa przeprawa będzie w tym miejscu już oddana do użytku. Jest to dosyć cicha inwestycja realizowana, jeżeli chodzi o jakieś większe informacje medialne, natomiast ja cały czas oczywiście wam pokazuję i mam nadzieję, że dzięki temu chociaż wiecie trochę więcej o jednej z takich inwestycji, które są realizowane de facto w całym prawie centrum Warszawy, bo to jest Śródmieście cały czas, a jednak tak trochę bardziej
bardziej jakby na uboczu. No i oczywiście trzeba pamiętać, tak jak już to powiedziałem nie w jednym filmie, to jest most, jeżeli chodzi o tą konstrukcję, i to na pewno nie jest kładka. W przeciwieństwie do mostu na Pragę, który można nazwać kładką, natomiast jest tu również kładka jest konstrukcją mostową, natomiast kładka jest tylko łącznie dla pieszych rowerzystów, a tutaj będzie też przejazd dla innych pojazdów przemieszczających się po samej konstrukcji, po samym porcie. No i tak to mniej więcej wygląda, jeżeli tutaj chodzi o drugi przyczółek, jak widzicie, sama część, jeżeli chodzi o zbrojenie i te pale betonowe, jest już zrealizowana, jeżeli chodzi o głębokie fundamenty w tym miejscu. Widzimy, że już wystaje rusztowanie, więc niedługo najprawdopodobniej zaczną się pojawiać już faktycznie elementy takie bardziej docelowe, jeżeli chodzi o całą konstrukcję. No i znając życie zimą, raczej tutaj dużo prac nie będzie realizowanych w związku z tym, że po prostu sam beton i sama konstrukcja lepiej to zniesiła trudne warunki atmosferyczne, jeżeli chodzi o negatywne temperatury. Miejmy nadzieję, że zima nie będzie jakaś straszna w tym roku i będzie można spokojnie tutaj realizować pracę, natomiast oczywiście cały czas tą inwestycję będę Wam pokazywać co 2 miesiące, jak to już robię od dłuższego czasu. Zanim przejdę do MPWiK i do chudych Wojtków, mam tylko ogromny apel do wszystkich rowerzystów, którzy się przemieszczają po porcie czerniakowskim, aby słuchali się przepisów ruchu drogowego, bo aktualnie to jest raczej sytuacja, jaka tutaj nie ma miejsca. Jeżeli jest czerwone światło na sygnalizacji wahadłowej, to znaczy, że trzeba wtedy zatrzymać się, a jak jest zielone, to dopiero wtedy można jechać. Aktualnie dochodzi tutaj do bardzo dużej ilości sytuacji niebezpiecznych, gdzie po prostu rowerzyści wjeżdżają pod samochód, pomimo tego, że mają czerwone światło. I nie mówię o tym, że oni po prostu wjeżdżają nie zdążą przejechać w trakcie swojej sesji świateł, bo sesja świateł została wydłużona i da się przejechać, ale po prostu mają gdzieś te przepisy ruchu drogowego. Ja wiem, że tutaj aktualnie trzeba obkrężyć całe MPWiK, bo nie ma przejazdów wzdłuż wału, ale może kiedyś jakaś kładka powstanie, no byłoby przyjemnie. Natomiast jeżeli chodzi o chude Wojtki. Mamy 2 chude Wojtki w Warszawie. Chudy Wojtek numer 2 i chudy Wojtek numer 3. Aktualnie została podpisana umowa na wybudowanie dodatkowych nowych jeszcze chudych Wojtków numer 4 i numer 5. I chudy Wojtek właśnie się tutaj znajduje przy grubej Kaśce na środku ekranu. To jest jednostka, która spulchnia w tym miejscu wodę, tak aby lepiej ta woda wchodziła do samej grubej Kaśki. Później ta woda oczywiście jest filtrowana jeszcze przez pozostałe elementy na trasie i później możemy pić tą wodę prosto z warszawskiej kranówki. Natomiast skąd ich nazwa? Chude Wojtki? No już tłumaczę Wam. Wzięła się od pracującego w MPWiK inżyniera szczupłego i wysokiego Jerzego Wojtkowskiego, który w latach 60. opracował technologię hydraulicznego spulchniania złoża filtracyjnego. Technologia ta umożliwiła zwiększenie wydajności ujęcia zasadniczego grubej Kaśki oddanej do użytku w 1964 roku. Prototypowa jednostka chudych Wojtek powstała w latach 1968-1969. Została oddana do użytku w 1971 roku i funkcjonowała do lat 90. Dlatego aktualnie mamy chudego Wojtka numer 1. No i teraz czas na nowe chude Wojtki, które jeszcze będą bardziej ekologiczne. Ich budowa ma potrwać 3,5 roku i inwestycja ta kosztuje 63 miliony złotych brutto. Więc takie tutaj nowe konstrukcje również są realizowane, jeżeli chodzi o MPWiK. I z ciekawostek, w warszawskich wodociągach jest 27 jednostek pływających obsługiwanych przez 35 marynarzy i są to m.in. spulchniacze hydrauliczne, pogłębiarki, holowniki, szalanda i kotwiarki. Więc tego tutaj trochę jest. No i teraz będą jeszcze dodatkowe 2 nowe statki wodne. Tymczasem, jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejny film o moście przez port czerniakowski pojawi się za 2 miesiące. No i oczywiście będę to wszystko pokazywać do zakończenia całej tej inwestycji. A jak coś będzie wiadomo ciekawego z MPWiK, to oczywiście również Wam coś powiem ciekawego. Cześć!